tych pacjentów nieraz można ich zobaczyć, na przykład podczas biegu po nowe życie. I okazuje się, że to są ludzie, którzy chwytają dzień, którzy żyją pełnią życia. Ja nawet ich nie spotykam na biegu po nowe życie. Ja mam z nimi kontakt często bezpośredni. Z częścią tych ludzi się nawet przyjaźnię bardzo blisko, bo to są takie więzi, które zostają na lata. Przeszczepienia ksenogeniczne. Czy to coś Państwu mówi? Jeśli nie, zaraz rozwiniemy temat. Oczywiście rozwiniemy z ekspertem. Profesor Maciej Romanowski, kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej z pododdziałem chirurgii naczyniowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Długa nazwa. Dziękuję bardzo. Długa nazwa, ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, o którym bardzo chcę porozmawiać, zapytam o jedno, czy praca, którą teraz Pan wykonuje, ta zawodowa droga, bardzo łączy się z tym, co kiedyś było Pana pasją i tą drogą, którą Pan myślał, że pójdzie. Myślę o tych artystycznych inklinacjach, które do dzisiaj wiem, że Panu też towarzyszą. Tak, jestem ostatnio pytany często o te rzeczy, bo się przyznałem nieopatrznie do tego, ale tak, oczywiście, oprócz pracy zawodowej, czysto chirurgicznej, czy takiej też pracy administracyjnej, dlatego że kierowanie jednostką wymaga troszkę zaangażowania administracyjnego, są pasje, o których wcześniej wspominałem, czyli filmowanie i robienie zdjęć. Cały czas to robię. Ale to jest niezwykłe, bo to pokazuje, że można połączyć te dwie jakże trudne i wymagające dziedziny, bo żeby znaleźć czas na takie hobby, to faktycznie trzeba, myślę, mocno pokombinować. To jest z jednej strony hobby, z drugiej strony to jest sposób na odpoczynek, dlatego że jeżeli mamy jakieś przeżycia, problemy, mówimy o życiu takim na oddziale, z pacjentami, no to biorę aparat, wyjeżdżam gdzieś z tym aparatem w siną dal, zaszywam się czasem w lesie czy na łące i odpoczywam. Natomiast przyjemnością drugą jest to, że jest to pewien element utrzymania więzi rodzinnej. Dlatego, że przez to, że pomagam w pewnej, nazwijmy to, karierze swojej córce, to jest to element spójności takiej rodzinnej, możliwość spotkania się, pracy razem, ale zarazem też ogromnego wypoczynku. Więc tak można powiedzieć, łączy tutaj wiele elementów. Spełnienie takie prywatne daje też duże pole do tego, by zawodowo czuć się spełnionym. Jest to, wydaje mi się, dosyć łatwiejsze niż w innym przypadku, więc o tym, co też może dawać mnóstwo radości, czyli o tej pracy zawodowej, chciałam porozmawiać. Przeszczepienia międzygatunkowe. To jest niesamowita historia. Tutaj oczywiście wspomnimy przykład profesora Roberta Montgomery'ego, bo przecież to od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Czy takie przeszczepienia międzygatunkowe, one są przyszłością? Jak Pan myśli, Panie Profesorze? Na pewno są przyszłością, dlatego że poszukiwania nerek, czy poszukiwania narządów cały czas trwają. Początki w ogóle prób przeszczepienia to są lata 80. To nie jest to, co teraz aktualnie się dzieje. Natomiast niewątpliwie profesor Montgomery dokonał teraz dość medialnego przeszczepienia, bardzo długiego, bo to 61 dni. Specjalnie przygotowana genetycznie nerka, która została przeszczepiona pacjentowi ze śmiercią mózgu, bo to też jest ważne, że to właściwie jest, mówimy o tym, że to jest pacjent, ale to były tak naprawdę zwłoki, to tak my to nazywamy. Natomiast próby trwały już od dawna. Pierwsze próby to były przeszczepienia na przykład pomiędzy świnią a małpą, czyli do naczelnych. Napotykały na wiele problemów. To jest za każdym razem, kiedy wydawało się, że pokonywaliśmy jakiś zakręt, pojawiał się następny. Więc wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to niewątpliwie wielka przyszłość. Jest to dalej w sferze troszkę eksperymentów, ale w przyszłości myślę, że będziemy do tego podchodzili jako do pewnego sposobu leczenia. Przyszłość to taka dalsza czy bliższa przyszłość? Pyta Pani o wielkie pytanie. Przyszłość. Jeżeli na przestrzeni ostatnich 40 lat mamy dość dynamiczny postęp, a on, jak widzimy, w każdej dziedzinie życia jest bardzo szybki, to ja myślę, że to mówimy tutaj już o latach. Nie mówimy o jakimś długim czasoprzestrzeni, o dziesiątkach lat, tylko mówimy już o pojedynczych latach.
Medycznie pod kątem wiedzy jak najbardziej jesteśmy na tak, ale czy wchodzimy tutaj w aspekty etyczne? Dziękuję, że Pani to pyta. Dla mnie strasznie trudny temat. Ja myślę, że musimy bardzo mocno dbać o to i pilnować tego aspektu etycznego. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że dla wielu osób bardzo trudno jest zaakceptować przeszczepienie od drugiego człowieka, a naprawdę nie potrafię sobie odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, bo jeszcze takich pytań pacjentom nie stawiano, bo żywym ludziom tych nerek się jeszcze świńskich na przykład nie przeszczepia. Jak zareaguje taka osoba na taką informację i jak będzie ona to akceptowała z punktu widzenia etycznego, takiego najprostszego, ale jeszcze będą względy religijne na przykład, prawda? Bo to już jest ogromna dziedzina. I dlatego jesteśmy często, my jako lekarze, którzy są odpowiedzialni za trochę tą techniczną część, bardzo wyczuleni na tą stronę etyczną. Bardzo często też mówimy o tym, żeby na to bardzo uważać i przygotowywać tych pacjentów już powoli do tego. Teoretycznie wydaje się, że w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, każda próba ratunku i możliwość uratowania się, mówię tutaj z pozycji pacjenta, będzie przyjęta, no ale faktycznie mogą tutaj wchodzić kwestie chociażby te religijne, o których tak, Pan wspomniał. Tu mamy taki aspekt jeszcze, że mamy terapie zastępcze. Możemy pacjenta po prostu skierować na dializoterapię, która nie jest tak dobra jak przeszczepienie narządu. To wiemy o tym. Czas oczekiwania na... Jest to bardziej traktowane jako czas oczekiwania na przeszczepienie, ta dializoterapia. Natomiast na pewno wiele osób się na to zdecyduje, bo ludzie są z natury odważni. Znajdą się tacy, którzy powiedzą w ogóle nie, a są tacy, którzy są pionierami i powiedzą tak, oczywiście, idziemy to, wchodzę w to. Myślę, że w transplantologii w historii było wiele takich momentów, w których trzeba było wykonać ten milowy krok. Tak, i tu mówi Pani o lekarzach, a ja mówię o pacjentach, że odważni pacjenci, którzy na to zdecydują, bo jakby nie zapominajmy, że my z jednej strony prezentujemy stronę techniczną, medyczną, ale po drugiej stronie najważniejszy jest ten pacjent i to jego decyzja, jego odwaga. Ja zawsze to podkreślam, że dla mnie ci ludzie, którzy się decydują na przeszczepienie, są bardzo odważnymi ludźmi, dlatego że oni idą w pewną nieznaną przestrzeń, która im ratuje życie, ale wymaga to bardzo dużej cywilnej takiej odwagi. Ale później po latach również tak się dzieje, że pewnie spotyka Pan, Panie Profesorze, tych pacjentów. Nieraz można ich zobaczyć, na przykład podczas biegu po nowe życie. I okazuje się, że to są ludzie, którzy chwytają dzień, którzy żyją pełnią życia. Ja nawet ich nie spotykam na biegu po nowe życie. Ja mam z nimi kontakt często bezpośredni. Z częścią tych ludzi się nawet przyjaźnię bardzo blisko, bo to są takie więzi, które zostają na lata. Też oni czasem potrzebują zadzwonić w pewnych sprawach technicznych bezpośrednio do osoby, która ich przeszczepiała czy prowadziła. Natomiast mam parę opowieści. Pani na pewno też wie, Państwo też wiecie, bo to są historie, które się prawie nie powtarzają, które są dobrym scenariuszem filmowym. Myślę, że można byłoby z tego zrobić bardzo, bardzo ciekawy dokument albo film nawet. Absolutnie z tym się zgadzam i tu jeszcze wchodzą emocje. Ja za każdym razem podkreślam, że podczas rozmowy z pacjentami nie da się tego uniknąć. Każda osoba, która słucha, no jest to trochę niepojęte dla osoby z zewnątrz, jak to się mogło wydarzyć, ale kiedy widzimy przed sobą właśnie te osoby, które są po operacji, po transplantacji, które właśnie uśmiechają się do nas, które z nami rozmawiają, które biegają, ćwiczą, robią czasem więcej niż osoby zdrowe. Tak. No to naprawdę robi to wrażenie. Robi, a emocji się nie boimy. Ja przyznam, że zdarzyło mi się nawet płakać. No, chłopaki nie płaczą, popularnie się mówi, niby my jesteśmy odpowiedzialni za bardzo wiele takich technicznych i rzeczy, od nas oczekuje się takiej siły, ale tak, czasem zdarzało mi się płakać. Panie profesorze, jaki jest teraz moment, jeśli chodzi właśnie o przeszczepianie nerek? Co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie? Czy coś nowego, oprócz tego, o czym już rozmawialiśmy oczywiście, możemy się spodziewać? Tak, jest dużo nowości dotyczących takich spraw technicznych. Na pewno ogromny postęp w immunosupresji dedykowanej do pacjenta. Mówi się o takim przygotowywaniu leków na miarę. One będą zarówno pod kątem genetycznym, jak i technicznym. Nanotechnologie, które wchodzą, o których jest bardzo powszechnie teraz głośno, one są na coraz wyższym stopniu rozwoju.
wszelkiego rodzaju zaprzęgnięcie elektroniki, miniaturyzacja, to są narzędzia, to są wszelkiego rodzaju czujniki jakieś temperaturowe, które się wszczepia teraz pacjentom. A jeżeli chodzi o tą polską transplantologię, to wychodzimy z głębokiego dołu. Ja chyba podkreślam to tak w wywiadach, które Państwu udzielam, że moim takim marzeniem jest oddzielenie transplantologii od polityki. Polityka mieszająca się w transplantologię, czy w ogóle w medycynę, przynosi same efekty negatywne. To część służby zdrowia powinna być zupełnie niezależna. I dobrze się stało, że po takiej zapaści politycznej, a plus do tego po takich faulach spowodowanych przez pandemię, wychodzimy na prostą i to jest ciężka praca medyczna całego personelu, pacjentów, państwa, bo to pokazujecie, że warto i że to nie jest coś dramatycznego, takiego spektakularnego na pierwsze strony gazet, bo bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie te newsy, albo nazywane ostatnio fake news, one osiągają jakieś zawrotne zasięgi. One często są nieprawdziwe, ale pozostają w pamięci tych osób czytających jako coś. Te słynne samochody krążące, porywające ludzi, jakieś sprzedaże, handel. Ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w Polsce nie ma takich rzeczy, a wiem, ponieważ rozmawiałem, czy mam dokumenty z policji, bo takie też sprawdzamy rzeczy, nie istnieją takie, to są zwykłe tylko pomówienia. Momentami myślę, że jest to taka trochę też praca u podstaw, jak już tak słyszę, co pan profesor mówi, no bo faktycznie teoretycznie mówimy o tym wszystkim, co się dzieje, mówimy o transplantologii, tłumaczymy, nie tylko my oczywiście, to się dzieje, a potem okazuje się, że wciąż są osoby, które tak właśnie nie wiem, czy one nie chcą do końca tego przyjąć, nie rozumieją tej wiedzy, no i potem jest tak, jak jest, czyli na przykład mniej osób, mniej dawców. Myślę też o dawcach żywych przecież w przypadku nerki. Tak, to cały czas jest problem z dostarciem do społeczeństwa. Ja mam taki dobry przykład, przez jakiś czas mieszkałem za granicą. Mieszkałem też w Szwecji. Tam ta świadomość społeczna była bardzo wysoka. To się przełożyło na to, że 70% dawstwa w Szwecji to dawstwo rodzinne. W Polsce jest to jeszcze dalej marginalna sprawa, a wiemy, że te nerki od dawców rodzinnych są zdecydowanie lepsze, że przeżywalność tych pacjentów jest bardzo długa. Natomiast na pewno u podstaw tego leży edukacja. Od samego początku. Ja byłem zaskoczony pozytywnie, że tą edukacją zajmuje się bardzo dużo ludzi, na przykład w Szwecji. W takim razie myślę, że możemy sobie życzyć, żebyśmy brali przykład z najlepszych w Polsce. I dawali przykład też, jaki my posiadamy, ponieważ my mamy bardzo dużo osiągnięcia w transplantologii. Po pierwsze, świetne prawo medyczne, często to podkreślam. Jesteśmy z tego dumni, bo udało się stworzyć bardzo dobre ustawy chroniące transplantologię, czy rozwijające transplantologię. Z drugiej strony ogromne zaangażowanie ludzi w całą transplantologię, taki pozytywny vibe, który się wokół tego kręci. Państwo doskonale to widzicie i sami to tworzycie. I po trzecie, wysoki poziom medycyny w Polsce, bo Polska absolutnie nie odstaje, jeżeli chodzi o poziom medycyny, jeżeli chodzi o Europę czy światową medycynę, więc nie mamy się czego tutaj wstydzić. Czyli prognozy są pozytywne. Dziękuję, bo taka puenta była naprawdę doskonała do tej rozmowy. Profesor Maciej Romanowski, kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej spod oddziałem chirurgii naczyniowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję Państwu.